Największe koncerty formujące razem wzięte odbieram dzieci, ale nigdy nie dam się kłamstwem. Cała ta reszta zbrodni przeciwko ludzkości, kłamstwa, jakie zbronią przed sobie samemu. Jestem głową organizacji Santa Blanca, którą nazywa się kraterem? Nie wiem, co to jest. Miałem... Wyśmieniłem kraj, w którym można zgodzić. Kraj, w którym można pracować, przewodzić interesy. Wolni od wpływu policji, rządu, armii. Najem głosy zapytał mnie. Coś tam. Własny kraj? Przywiodłem mój lud do Boliwii. Przybyli tu, kupiliśmy pola. Jeżeli nie uda się czegoś, mieliśmy w garści policję, wojsko, sędziów, polityków. Mieliśmy w osądzeniu rządu od spełnienia moich snów? Nie wiem. Od tworzenia narkotyństwa kraju Santa Blanca. W zeszłym tygodniu dwóch strażników zostało po wybuchu. Dwa i później CIA w środku Boliwii dostarczył nam zdjęcia. Nasi analitycy moi gości, którzy jako agent. Cianie Ricarda spędził ostatnie 6 lat na responsabilności lokalnego, podejrzany o... Dlatego dokładnie tego nie czytam, bo nie widzę tego dokładnie. To są takie małe literki, że to trudno się doczytać. Gdzieś jeszcze, jako ciało, jeszcze czego nie uzyskaliśmy. Nasz cel, grupa odpowiedzialna za atak ambasadora, zamordowana agenta Serena. To organizacja, przemieszczona na jako agenta Blanca. Wczoraj zajmowali się tylko narkotykami. Wczoraj z początkiem boliwijskiej rządy sprawy wymierzone, zginęły te tysiące osób, funkcjonariuszy i dziennikarzy. Organizowane rządu wiceprezydent zawarł z Santa Blanca umowę. Przesłać zabijanie. Santa Blanca uczyniła Boliwię narkotykowym w Ameryce, bo w Meksyku, mającą także w USA i w Kanadzie. Jedynym sposobem, by powstrzymać Santa Blanca, po kolei dobrać się do ich tworzy podziw na 4 działy: produkcję, przemysł, ochronę oraz coś tam. Na szczycie tej piramidy jest szef wszystkich szefów, El Santo. Dlatego nie będę tego dokładnie czytał, bo wszystko to jest z gry komputerowej. Bo tutaj nie dokładnie da ci też litery też czytać, bo to jest za szybkie. To jest bardzo szybko leci. Takie o. Siu. Ładuje. Jeśli powiem tak, bo to jest odcinek po to, żebyście się też nie nudzili, a ja mogę sobie tak to kilka gier, których normalnie grałem w demo, mogę sobie wam pokazać. O, i teraz to jest stworzenie postaci. Ja sobie wybierałem, czy chcę wybrać mężczyznę, czy kobietę. I głowę, jaki wygląd. Bo sprawdzałem też, jakby wyglądałaby jako kobieta. No i widać, że to kobieta, bo jest taka trochę słabsza. A mężczyzna jest taki bardziej zbudowany. Twarz. No, i dziewczyna wygląda na mnie strasznie. No,
No i wygląda to już dużo lepiej niż dziewczyna. W sensie, dziewczyna by też wyglądałaby dobrze, gdyby miała lepsze włosy. A ta dziewczyna niestety włosów lepszych nie ma. No dobra, co tu możemy wybrać? Akcesoria, okulary, osłona twarz, nakrycie, zestaw, rękawiczki, plecaki, narzędki. Strój to jest wtedy tylko jeden strój. Góra, ani góry się nie da ani do ułożyć. Malowanie wyekwipunku. O nie, tego w ogóle nie mam zamiaru malować się jakiegoś bossa, bo nawet go nie widać. W ogóle bez tatuaży chciałem. Sztandar, krzyk, no to widzicie w ogóle. Poziom normalny chciałem, żeby nie było, że jestem najsłabszy. Bo chciałem też, żeby był poziom taki, że po prostu wygląda, że jestem po prostu zwykłym człowiekiem. No to lecimy dalej z fabułą. Czekamy, czekamy i czekamy. O kurde, ten kabel widać, czekaj, gdzie on? A, to ten kabel, dobra. Chyba tak jest dużo lepiej. W sensie musiałem kamerę. Zapomniałem, że mam przecież tam podłączenie do dysku, bo żeby mieć lepszy imię gier, to trzeba mieć po prostu cały dysk, żeby po prostu przejąć dużo rzeczy. Mój dysk właśnie specjalnie kupiłem, taki specjalny, który ma dużo pamięci, która bardzo się przydaje. To są 4 GB u mnie. Dzięki temu mogę sobie zainstalować bardzo dużo gier. Nie na konsoli. Lecz mogę to sobie zainstalować na tym starym dysku. Dzięki temu mogę łatwiej odpalać. O, Ubisoft prezentuje. Co prezentujesz Ubisoft? Grę Ubisoft Paris. No i jesteśmy w helikopterze. Ten zamordowany agent, znałaś go? Był moim przyjacielem. Przykro mi. Ciągle powtarzam sobie, takie jakie ryzyko podejmujemy. Racja. Długo tu jesteś? Działam jako Koreana Barrowman, członkini międzynarodowej organizacji niosącej pomoc od innych 5. Ciężka robota, nie? Jako przykrywka. Przynajmniej masz własny coś tam. Jak minęła podróż? Przyjechałem w... Na co przyjemne i przyrządzanie? Stopa. A ty? Autobusem z YouTube. Byłem całą... Nigdy nie... Czuję się do autobusu. Tłumaczy twój sztyk. Ja mam plotki. Pierwsze kroki jako agenci. Podobnie mieliście coś wspólnego. To musiał być ktoś inny. Tam, bo na co dzień spotyka żywne legendy. Powinnaś powtórzyć mojemu dziadkowi? Dziadziowi? Nie wiem. Trudno być duchem. Sama mi powiedz, Karen Byrne z pomocy międzynarodowej. Ale ją pozamiatał. Na pewno widziałeś, że na własne oczy okropieństwa, na których przenoszą całe czyny korporacji. Ale uwierz mi, nie zawsze, tylko używasz bardzo
jak bardzo na co dzień niszczone El Zico i tak cię zaskoczy. To na pewno. Witamy. A nie, jeszcze realnie, jeżeli siedzibi tam był dla ciężki pieniędzy, zostaje tylko wiedza. To właśnie CDDC, jestem waszym lokalnym kretem. Zaczynam operację. Podobno będziemy... Grupa Caris 26. To rebelianci dają pod... Tylko wylądujmy po... Dajmy do ich dowódcę, pan Paka Kartariego. Wróg ich jest się przyjacielem. Nie... Kurde, to jest szybkie, to czyta się was. A tutaj bardzo szybko to wszystko leci, nie widać dokładnie tej całego ekranu, kiedy to się czyta. Dlatego możliwe, że widzicie teraz słabiej trochę. Go, go, go. Teraz jak cisza z makiem. No to mówimy. Cztery żołnierze to ma być ta pomoc, której obiecał Sander Cavill. Strzeli jednego Nankesa, przysłuje ci taką gromadkę. Santa Blanca kończyła jej setki Chińczyku. Gdzie jest moja armia? Pamiętaj, że nas tu nie ma. Ci żołnierze są najlepsi od zdajnych misji w naszym kraju. Dzięki nim będziesz potrzebować armii. Santa Berwen 5 pychać się zgubi. Poznajcie Paka Katariego, przywódcę grupy Caris 26. Będziesz miał ci od komponenta Santa Blanca. Od prawie 6 walczy z czymś rządem. Musimy omówić nasze cele. Nie ma na to czasu. Wiemy, gdzie przybywa Amor. Amoru jest jednym z założycieli Caris 26. To co więcej, grupa zbudowani są z Space U, a jego idee. Nie tworzyliśmy zorganizowanego oporu za rządowych Tyriego o projektem. Jeżeli pomożecie, zyskujecie moje zaufanie. Gdzie on jest? Nie znamy dokładnej lokalizacji. Tyle tylko na pewno wiem, że pewien porucznik zna ordynaty. Kontaktujemy się z UEC, może wyciągniemy coś z nasłuchu. Na bieżąco jesteśmy pod telefonem. Pomyślmy tu odwrót. Ratowanie Amoru jest dla nas najważniejsze. Postarajcie się nie zabić. Nie. Ubisoft Presents is... Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands. Now. No to zaczynamy fabułkę, super! Nawet nie używamy telefonu, a już tu już pięknie gram w grę, którą już... Dobra, usiądę sobie po turecku, wygodnie też mi będzie, bo montaż będzie trochę trudniejszy. Znaczy, tylko trzeba tylko to dograć, jakoś ustawić kamerkę, żeby to wyglądało po pierwsze fajnie. Jak ja to czytam. No tak, trzeba wyeliminować, no tak. Tropić. Santa Blanca, dzięki któremu znajdziemy Amoru. Ta jest. No zrozumiane. Chłopie, ja się dziwiłem, jak tu się jest szybkie. To jest szybkie. I to strasznie szybko trzeba zapanować nad tym kierownicą. Bo to jest takie nierówne trochę. O, właśnie. O, to się strasznie ślizga ten samochód. Nie wiem dlaczego. Dlaczego? Chyba to dlatego, że jedziemy albo z górki, albo jesteśmy na takim słabym terenie, bo jest po deszczu. Szybciej chyba po deszczu. No, fajne zdjęcie. No i jedziemy dalej. Myślałem, że to jest, można mapę gdzieś włączyć. Nawieszam gardło co jakiś czas, żeby gardło nie zaschło. Gdyby zaschło, to byłoby dużo, dużo gorzej. Rolnik, w tym rolniku ciągnik, rolnik, rolnik ma.
a w tym worku są buraki. I rolnik nie wie, co z tymi burakami robi się. Nie z ziemniakami, coś tam też. Może inną jeszcze piosenkę, bo jeszcze tam jedziemy. Uwielbiam nieprzetarte szlaki. Ruszam razem ze moją grupą. Idziemy niby, żeby ratować świat i ratować ludzi. Taram, daradam. No i jesteśmy na miejscu. Bardzo przypominam podróż, nie? Uwaga. Wyślij drona. A, no tak, przecież tego nie wiedziałem, jak się tego używa. Nie! Nie chciałem tutaj za wersję demo, chciałem spróbować wersję demo, samą bez tego. A, no tak, zwiad. No, drona użyj, bo będzie najszybciej. Zobaczymy, ale sprawdzę jeszcze, czy je... A, no tak. No tak, chcesz sprawdzić wszystko, Patryku, oczywiście. Ja cię to rozumiem, więc... O, teraz wyślij drona i zobaczymy, co jest na górze. Dobra, widzę jednego z przodu i jeszcze jeden obok jego. Bo chyba właśnie kopię piłkę lub kopię się po co? Kopię jakąś techę. Jakąś skrzynkę, jeśli się nie mylę. Ale sobie zasięg, więc nie poleci dalej. No, teraz nie poleci dalej, no. Więc musimy większość naszej podróży przebyć sami. Myślałem, że to jest jak w Watch Dogsie, że trzeba tam polecieć. A tu wystarczy ten sam guzik kliknąć, którym się wystartowało. Załatw go po cichu. W ogóle słyszę ciszę. Nie wiem, czy tak też słyszycie. No to jest denaturalizacja po cichu. Synchronizacja. A, no tak, to jest super. To jest właśnie. Teraz właśnie jak patrzyłem w tę grę, no to jest najlepsza opcja, najfajniejsza. Bo w żadnej grze nie widziałem, że ktoś ustawiał tego. Gorzej, na przykład, patrz, wydasz rozkaz, no i atakują po cichu ludzi. I zobaczycie, jaką głupotę zrobiłem teraz, patrzcie. Myślałem, że to się tak jak Assassin's Creed, że z głową i można go tak załatwić. Uciekają, goń ich. Szybko. No to czekamy. No i teraz załatw ich od tyłu. Nie ten guzik. Zabiło jego strzała. A, już widzę. To jest ten ostatni wróg. Biegnij, Patryk. Szybko, szybko, bo się przyciszyć nie tak będę, jak będziesz robił. A, rozumiem, taktyka musi być, rozumiem. Uwaga, 3, 4, teraz. Jeszcze? Dobra, przerwa, przeładuj. I sprawdź teren. Czy w pobliżu nie ma przypadkiem jakiegoś asortymentu, żeby można się przeładować, przeleczyć? Coś w tym stylu. Okej, przecież tu nikogo nie ma, Patryk, możesz iść spokojnie. Dobra, idź. O, leczenie, tak? To jest jedzenie, tak? Tak, to jest masa jedzenia.
No i zbadaj ten teren. Ile jest tam wrogów? Nikogo nie widzę. A, bo jestem taki ślepy. Jest tylko jedna osoba. Widziała nas. No to mamy lekki problemik, bo coś widać, że to są wrogowie. A nie, bo myślały, że to jest samochód. Dlatego się nie ruszył. Przepraszam. Czekaj, ten przyjedzie i wtedy ty biegniesz. Już po cichu. Poczekaj. Uwaga. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Już! O! Kurde. Patrzę, czy teren jest czysty. U mnie jest czysty. O nie. Nie! Misja nieudana. Cel zabity. Miałeś go obezwładnić, a nie zabijać. A, to już jest dużo, dużo później. Santa Blanca niespecjalnie organizacja gości. Samymi słowami o miłości do mdłości. Samym słowem. Ale to ich metody były. Nazywali Jurki Polito i Jurk. To, ale go ich dorwać. Podczas misji transmisji, ale nie polityka, to odrobin rzeczy. 4 dni. Potrzebujemy, będziemy... Ktoś musi wiedzieć, zbierajcie się. Zmawujcie się, rozmawiajcie z cywilami, tylko trzeba. Zajmę się od tego jak kamień. Nie będzie nas w ogóle słychać. No to ruszamy dalej. Już amunicja, to się przyda. Filmik? Noc, morderstwa agenta... Santa Blanca. Eliuka Polio. Pani w biednym państwie wychupas Yuri pracowała. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Od chwili spojrzenia miłość jedynie w swoim rodzaju. Pewnego dnia ostry dyżur buchem zwany było groźny, ale mu życie. Widział wysłał się i zapraszał na najmniejszy samochód. Po jakimś czasie zasady i było to głównie fucha. Yuri życiem boli jak najdłużej. Przede wszystkim mieli ból za
Tym właśnie zajmują się, gdy Santa Blanca zamie kogoś, Heliogeli rozwijają mu język. Łamią ludzi. Jak mówiłem, noc morderstwa agenta TAA, Rocky i San Enrico obecnie było 4. Enrico, a oni trzymają Rockiego życia, a Santa bez przerwy. Przez 47 godzin. Złamali Rockiego, San Enrico, potem go zabili. No to nieźle, zabili człowieka tylko dlatego, bo sami go zahipnotyzowali, a potem go zabili. Nie czaję tak z tego nic. Zamiast tego gwinta mogli ich przenieść na własną stronę, a zamiast tego to nie. Osobisty gory, czy brat El Marito, a bardzo aktywny niepoczności. Czas ruszać na łowy, chcemy Yuriko i Polio. Znajdziemy ich i zdejmiemy. No tak, zdejmiemy ich. No tak, śledztwa, no tak. To właśnie jest też ciekawe, bo można się przemieszczać jak w kraju, tylko że jest dużo, dużo lepiej. Że masz oddział im. I nie walczysz sam, bo to jest cały oddział przeciwko tym głównym wrogom i to jest fantastyczne i według mnie to się bardziej chwali niż w tym Far Cry'u. Ja grałem Far Cry'a 5 w demo i po prostu mi się nie podobało. Tak szczerze, bardziej podoba mi się to niż w Far Cry, tak ci powiem. Ale tak szczerze, jeśli chodzi o gry, którą bym grę to bym kupił ja, to byłby problem. No i tutaj możesz wybrać teraz właśnie, co chcesz zdobyć, informacje o tym, gdzie co jest, czy o tym, jak zdobyć tego lepszego expa i umiejętności. I tutaj nie widać tego dokładnie, bo mieliśmy rozrupę. Po prostu najpierw ich rozwaliliśmy. Blankę prowadziliśmy, pracuję w lokatorze, może... Nazwany Eli, czyli Emineriusz. Yuri wszystkiego go nauczyć. Tak produkować najlepsze... jakby zadbać o... ...ciami oraz, co najważniejsze, słuchać Santa Blanca. Służyć Santa Blance. Prawdziwa Eli Rico. Wszystko tylko zadbać jako uznanie. To właśnie czyni go celem. Na dziadkowi wstyd. Ale skończyliśmy produkcję wtedy go zaćpiemy przy odrobinie szczęścia. Nam wszystko o nim opowie. Rico urodził się wśród polińskich jako wychowałeś się do nich, byłeś duży, mógł pracować. Przed 10 lat Jariko gwaździł liście przed bólem pleców. Ale w tym czasie nigdy nie przeszkodził alternatyw do produkcji towarów. Jego kokainy był drażyną, tradycją, lekarstwem, na Sangradę. Oczywiście Amerykanie mieli inne zdanie. Nazwali to Plan Deiden, plan... Jariko był jedynym farmerem Ungnen, ale to właśnie świat tak... Przyparłem go do muru, żeby zrobić tylko jedną rzecz, taką przygnęłem. Został zmuszony do produkcji kokainy. Wysiłki Amerykanów, aby powstrzymać produkcję kokainy, stworzyły jednego z największych jej producentów w historii. To jest kwestia czasu. Cieszę się. Teraz. W garażu zastrzec są ślady, ale wkrótce będziemy to co wiedzieć.
Tam czasem towarzysze gotowi wam pomóc. W razie potrzeby dajcie nam znać. No jasne.